co z ciałem klaksona. Śledztwo dotyczące morderstwa Pauliny Lerch i Sławomira L. trwa. Rodzina zajmuje się już ceremonią pogrzebową. Pierwsze informacje mocno zaskoczyły. Co stanie się z ciałem męża Pauliny? Morderstwo Pauliny i Sławomira. W niedzielę 1 września nad ranem policja znalazła ciała Pauliny Lerch i jej męża Sławomira L., znanego również jako Klakson. Policja po wstępnych oględzinach brała pod uwagę rozszerzone samobójstwo, ale sekcja zwłok i dokładniejsze działania zaprzeczyły tej tezie. Paulina była gwiazdą programu Top Model emitowanego na stacji TVN. O całej sytuacji wypowiedział się jeden z prowadzących, Michał Piruk, który był niezwykle wstrząśnięty całą sprawą. Strasznie to przykre. Oczywiście, że ją pamiętam, bo to była barwna postać. To była krótka rozmowa, jej wyjście przed jury i nie mieliśmy okazji się lepiej poznać, powiedział w rozmowie z Faktem. Jednak zanim reszta uczestników wypowiedziała się na temat sprawy, stacja TVN podjęła zdecydowane kroki. Wydano zakaz komentowania tej tragedii. Po południu zapadła decyzja w sprawie, niezwłocznie po tym, jak media zaczęły powielać komentarz Michała. Za chwilę startuje nowy sezon Top Model i zdecydowanie taka narracja nie jest na rękę PR-owcom stacji, mówi światu gwiazd osoba związana z Top Model. Kim był Klakson? Sławomir L., znany w półświatku jako Klakson, był głęboko związany z wielkopolskimi gangami narkotykowymi. Jego przeszłość kryminalna była bogata, a ostatnie aresztowanie za posiadanie i handel narkotykami było tylko jednym z wielu epizodów. Zaledwie kilka tygodni przed tragedią, wyszedł na wolność. Był zakochany w swojej żonie, co potwierdzają ich znajomi i przyjaciele oraz niektóre z publikowanych w sieci zdjęć. Sama Paulina była ciepło pożegnana przez swoich bliskich w mediach społecznościowych. Spoczywaj w spokoju, moja żyrafko, na zawsze zostaniesz w mojej pamięci. Pamiętam każdą chwilę z tobą i choć nasze drogi się w pewnym momencie rozeszły, zawsze byłaś dla mnie kimś ważnym. Do zobaczenia, kochana. Będę bardzo tęsknić, byłaś taka kochana, nie mogę uwierzyć w to, że już cię nie zobaczę, nie usłyszę, spoczywaj w pokoju, mój aniołku. Na zawsze w mojej pamięci, takich was zapamiętam. Boże, dlaczego tak się stało? Spoczywajcie w pokoju. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy, Paulinko, a teraz taka tragedia. Nie słucham nikogo, dla mnie zawsze byliście kochani. Gdzie będzie pochowany Klakson? Podczas gdy rodzina planuje już ceremonię pogrzebową Pauliny, nie ma dodatkowych doniesień na temat tego, gdzie będzie pochowany jej mąż. Zakład pogrzebowy ma na liście ceremonii ostatnich pożegnań jedynie Paulinę. Gdzie i kiedy zostanie pochowany Sławomir L.? Nie wiadomo. Nie ma też pewności, że to ostateczna decyzja. Rodzina Pauliny dopiero ma załatwiać formalności związane z jej ostatnim pożegnaniem, podaje gazeta. Jak myślicie, gdzie będzie miejsce pochówku Klaksona?